Kryminalny kalendarz adwentowy. Okienko 20. Ku pamięci Lori Shaw. Cofamy się o 32 lata. Jest 20 grudnia 1991 roku. Jest piątek. Zaczyna się ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem. Do świąt pozostały zaledwie 4 dni. Hazel Shaw wraca właśnie do swojego domu w Lancaster w Pensylwanii, ale to, co tam zostaje, zmienia jej życie na zawsze. W sypialni kobieta znajduje swoją córkę z poderżniętym gardłem. Dziewczyna jeszcze żyje, wykrwawia się na jej oczach. Lori Shaw przychodzi na świat 27 stycznia 1975 roku i jest jedynym dzieckiem Hazel oraz Johna. Poród dziewczynki jest trudny, bowiem rodzi się z pępowiną owiniętą wokół szyi. Kiedy ostatecznie wszystko kończy się dobrze, rodzice postrzegają Lori jako swój mały cud i robią co mogą, żeby niczego jej nie brakowało. Dla niej walczą też o swój związek, który mimo intensywnych starań w końcu się rozpada. Lori zostaje wtedy ze swoją mamą. Dziewczynka od najmłodszych lat jest bardzo towarzyska i radosna. Uwielbia pływać, niczego się nie boi, co często kończy się w jej przypadku różnymi urazami. Niektórzy twierdzą nawet, że Lori jest odważna, ale niezdarna. Ulubioną anegdotką rodzinną jest historia ze wspólnego wypadu na ryby. To wtedy dziewczynka miała zachwycić się złowioną rybą i ubłagać rodziców, by jej nie jedli ani nie wypuszczali z powrotem do stawu, tylko zabrali do domu. Przez całą drogę, kiedy ryba była przewożona w wiadrze z wodą, Lori głaskała ją i do niej mówiła. Kiedy dziewczyna dorasta i zaczyna etap bycia nastolatką, jej relacja z mamą wchodzi na zupełnie inny poziom. I wcale się nie pogarsza, wręcz przeciwnie. Obie stają się dla siebie przyjaciółkami. W 1991 roku Lori ma 16 lat. Jest w 2. klasie liceum. Marzy o tym, by w przyszłości skończyć szkołę kosmetyczną. Nastolatka jest bardzo zaradna i w wolnych chwilach pracuje w sklepie odzieżowym. Latem dziewczyna zaczyna spotykać się z 20-letnim Lorenzem Jankinem. Niektórzy twierdzą, że to randki, inni, że tylko spotkania towarzyskie, na których chłopak żali się i wypłakuje po tymczasowym rozstaniu ze swoją dziewczyną Lizą Michelle Lambert. Podczas ostatniego spotkania Lorenz gwałci 16-latkę. Dziewczyna zwierza się z tego tragicznego przeżycia swojej mamie, ale nigdy nie decyduje się zgłosić tego na policję. Krótko po tym wydarzeniu młody mężczyzna wraca do swojej byłej dziewczyny Michelle, która, jak się okazuje, jest z nim w ciąży. Kiedy Lambert dowiaduje się o randkach chłopaka z Lori, wpada w szał. W wyniku chorobliwej zazdrości zaczyna ją prześladować i werbalnie nękać, a nawet jej grozić. Dziecko i Lorenz są dla niej całym światem, a 16-latkę postrzega jako zagrożenie dla tego stanu. Michelle ma wręcz obsesję na punkcie Lori. Nachodzi ją w pracy, poniża i wyśmiewa w towarzystwie znajomych i tworzy taką atmosferę, że 16-latka zaczyna się jej bać i stara się jak może, by za wszelką cenę unikać jakichkolwiek interakcji z prześladowczynią. W pewnym momencie dziewczyna idzie nawet ze swoją mamą na komisariat, aby zgłosić napaść, prześladowanie i znaleźć na to wszystko jakieś rozwiązanie. Hazel zmienia również numer telefonu stacjonarnego, ponieważ Michelle ciągle do nich wydzwania, obrzucając wezwiskami zarówno Lori, jak i jej matkę. Kontrowersyjne zachowanie Lambert ciągnie się miesiącami. W czwartek 19 grudnia Hazel otrzymuje telefon ze szkoły córki. Kobieta ustala, że przyjdzie na spotkanie z doradcą zawodowym o 7 rano kolejnego dnia. Kiedy pojawia się w szkole, nikt jednak nie wie, o co chodzi i kto mógł do niej dzwonić. Lori nie sprawia żadnych problemów
i trudno znaleźć jakikolwiek powód, dla którego ktoś miałby wzywać na spotkanie jej mamę. Hazel wraca więc do domu, w którym spodziewa się zastać swoją córkę w trakcie przygotowywania na ostatni dzień szkoły przed feriami. Na zewnątrz sąsiad pyta kobietę, czy coś się stało, ponieważ słyszał jakieś podejrzane dźwięki. Hazel uspokaja go, mówi, że mieszka z nastolatką i czasem musi słuchać dziwnej muzyki. Zauważa jednak, że drzwi są otwarte i pośpiesznie wchodzi do środka. Swoje jedyne dziecko znajduje w sypialni, leżące w kałuży krwi. Dziewczyna ma wiele ran kłutych, w tym na głowie i brzuchu, a na szyi zawiązany sznur. Kiedy przerażona kobieta go rozcina, zauważa najgorszą z ran. Głęboką, ciętą, szeroką od ucha do ucha, z której krew wydobywa się w zastraszającym tempie. Zrozpaczona matka tuli swoją córkę i na wszystkie sposoby próbuje jakoś zatamować krew i opatrzyć ranę, ale to jest właściwie niemożliwe. Ostatkiem sił 16-latka mówi do matki: Michelle to zrobiła. Kocham cię. Chwilę później umiera. Okazuje się, że Lambert już od jakiegoś czasu szukała chętnych do spisku wymierzonego w życie Lori. Proponowała udział w morderstwie kilku osobom. Chciała porwać dziewczynę i podciąć jej gardło. Jeszcze tego samego dnia policja aresztuje podczas beztroskiej gry w kręgle Lizę Michelle Lambert, Lorenza Jankina i Tabitha Buck. Chłopak i przyjaciółka Michelle mają na ciele świeże zadrapania i obrażenia wskazujące na bójkę. W oparciu o wstępne zeznania całej trójki wyłania się obraz wydarzeń z ostatnich godzin. Wynika z nich, że Lorenz podwiózł dziewczyny pod dom Lori. Potwierdza, że zabrały ze sobą nóż, ale według wstępnego planu miały one obciąć nim nastolatce włosy w ramach podłego żartu i zemsty. Jankin oznajmia, że nie brał udziału w morderstwie, ale początkowo zapewniał towarzyszkom alibi i pomagał pozbyć się dowodów. To oni zadzwonili do Hazel, podając się za pracownika szkoły, aby jej córka została w domu sama. W torebce Tabity funkcjonariusze znajdują kosmetyki, które wyglądają na nowe. Mama zamordowanej dziewczyny potwierdza, że zniknęły puder i tusz do rzęs Lori. Zatrzymana musiała ukraść je po zbrodni. Michelle zeznaje, że się potknęła i nieumyślnie wbiła nastolatce nóż, przebijając jej płuco. Ponieważ widziała, że dziewczyna bardzo się męczy, to aby jej ulżyć, postanowiła podciąć jej gardło. Zatrzymane wskazują miejsce, w którym wrzuciły poplamione krwią ubrania. Policji udaje się je zabezpieczyć. Wkrótce Michelle i Tabitha odwołują swoje zeznania. Michelle twierdzi, że zaatakowała nastolatkę na początku, ale śmiertelne ciosy zadawała Tabitha, a ona wyszła, ponieważ nie mogła tego znieść. Lambert dodaje, że jej partner był wobec nich agresywny i naciskał, by napadły na Lori i że tak naprawdę to on i Buck są odpowiedzialni za zbrodnie. Zamordowana nastolatka zostaje pochowana 2 dni przed świętami Bożego Narodzenia. Cała trójka zostaje oskarżona o morderstwo Lori Shaw. Lorenz idzie na ugodę z prokuraturą i decyduje się zeznawać przeciwko swojej partnerce, utrzymując, że to ona razem z Tabithą zadawały ciosy dziewczynie, a ostatecznie podcięły jej gardło. Jednym z bardzo mocnych dowodów są spodnie dresowe Michelle, na których zabezpieczono krew ofiary. Sąsiedzi Lori zeznają, że widzieli 2 niskie osoby opuszczające dom, co również może potwierdzać wersję Lorenza. 19 marca 1992 roku Michelle rodzi córkę. Ponieważ zarówno ona, jak i ojciec noworodka przebywają w areszcie, opiekę nad dzieckiem sprawują rodzice dziewczyny. Proces wydaje się prosty i szybki. W lipcu 1992 roku Michelle Lambert zostaje skazana za morderstwo 1 stopnia oraz spisek, mający na celu śmierć Lori. Podobne zarzuty słyszy Tabitha.
Kara dla obu dziewczyn jest taka sama. Dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ku zaskoczeniu wszystkich, Lawrence Yankin otrzymuje wyrok 20 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 10 latach. Wynika to z tego, że zostaje on przyłapany na kłamstwie. Okazuje się bowiem, że wysłał do Michelle własnoręcznie napisany list, w którym poprosił, aby go kryła. Prokuratura wycofuje się wówczas z ugody. Michelle kilkukrotnie próbuje odwołać się od wyroku. Twierdzi, że jej związek z Lawrencem był gwałtowny i nieprzewidywalny. Poznali się na basenie w 1990 roku i zaczęli tak samo jak on i Lori następnego lata. Michelle twierdzi, że i ją po kilku randkach zgwałcił w swoim samochodzie zaparkowanym tuż przed domem jej rodziców. Jej rodzina przestrzegała jednak surowej moralności chrześcijańskiej, wmawiając dziewczynie, że lepiej będzie trzymać się chłopaka, który ją zgwałcił, ale mógłby ją poślubić i że powinna być dla niego odpowiednio uległą kobietą. Michelle utrzymuje, że dominujący młody mężczyzna decydował o tym, w co ma się ubrać, nie pozwalał jej zrobić prawa jazdy ani wrócić do szkoły. Często się kłócili, a on regularnie ją bił. Lambert mówi też, że ich życie seksualne naznaczone było terrorem. Lawrence miał podcinać sobie policzki i górować nad nią w łóżku, krwawiąc na nią, a także przynajmniej raz brutalnie zgwałcić ją analnie. W końcu wysyła własnoręcznie napisany list do sędziego w Filadelfii, gdzie się wychowała. Tym razem ktoś pochyla się nad jej sprawą i w 1997 roku dochodzi do kolejnego procesu. Lambert oskarża 3 funkcjonariuszy o gwałt i twierdzi, że została wrobiona w morderstwo, aby nie mogła złożyć pozwu. Prawnicy próbują również wykazać nieścisłości związane z przedstawianymi w poprzednim procesie dowodami i punktują pominięte przez prokuraturę fakty. Utrzymują, że poplamione krwią spodnie dresowe należały tak naprawdę do Lawrence'a, a ich klientka ma syndrom maltretowanej kobiety, w wyniku czego próbowała kryć toksycznego i agresywnego partnera, aby go uszczęśliwić i udowodnić mu swoją miłość. Ze względu na niego posługiwała się nawet głównie swoim drugim imieniem, ponieważ Michelle podobało mu się bardziej niż Liza. Podkreślają również, że list wysłany przez chłopaka jest potwierdzeniem, że morderstwa dokonał on i Tabitha, a nie Michelle. A jednak nie został on udostępniony podczas procesu. Na jego podstawie prokuratura jedynie zerwała ugodę z Lawrencem. Okazuje się również, że mama dziewczyny, Hazel Shaw, zeznała, że jej sąsiadka widziała Yankina i jego samochód podczas ucieczki z miejsca zbrodni. Funkcjonariusze uznali jednak, że kobieta wydaje się nieco szalona i niezdarna, więc prawdopodobnie nie będzie dla sądu wiarygodnym świadkiem i zataili jej zeznania przed obroną. Ponadto w zbiorze zdjęć, które śledczy udostępnili obronie, pominięto te, które przedstawiały rozpryski krwi i ślady stóp, które potwierdzały wersję Michelle. W kwietniu 1997 roku sędzia uznaje Lambert za niewinną pod każdym względem. Uznaje poprzednie postępowanie za absurdalne i zakończone błędnym orzeczeniem, a samą skazaną za maltretowaną, zmanipulowaną i niewinną. Ogłasza również, że Michelle nie będzie już mogła być sądzona w sprawie tego morderstwa. Mama Lori stwierdzi później, że właściwie od początku czuć było wyjątkową stronniczość sędziego. Opinia publiczna jest oburzona. Udaje się zebrać 37 tysięcy podpisów, a do wydającej pierwotny wyrok Pensylwanii dołącza 6 innych stanów, które składają skargę do sądu apelacyjnego. Nie zgadzają się z orzeczeniem sądu, który zakazał ponownego sądzenia Michelle. Po 10 miesiącach wolności Lambert zostaje ponownie osadzona i oczekuje na kolejny proces.
Podczas następnych rozpraw Tabitha Buck w końcu decyduje się bardziej szczegółowo przedstawić swoją wersję wydarzeń z tego tragicznego grudniowego poranka. Wspomina, że w noc poprzedzającą zabójstwo razem z Michelle zaplanowały wspólne śniadanie. Koleżanka zapowiedziała jednak, że najpierw zatrzymają się u Lori. Lorenz podrzucił je w okolice domu dziewczyny, a one weszły do środka. Wtedy Michelle miała wyciągnąć nóż rzeźniczy i rzucić się na swoją ofiarę. Tabitha twierdzi, że próbowała je rozdzielić. To dlatego Lori udało się uciec do pokoju, do którego rozpaczliwie biegła, aby wezwać pomoc przez telefon. Nie udało się. Michelle ponownie ją złapała i uderzyła tępym końcem noża. Próbowała też sięgnąć po nożyczki, ale Tabitha kopnęła je wówczas, aby znalazły się poza jej zasięgiem. Następnie Lambert zażądała od koleżanki, by ta podcięła nastolatce gardło, ale Buck się na to nie zgodziła. Dziewczyna walczyła. Nóż wielokrotnie ranił jej ciało, kiedy próbowała się wyrwać i uciec. Tabitha ją unieruchomiła, a Michelle najpierw dźgnęła dziewczynę, a później podcięła jej gardło. W trakcie przygotowań do procesu Tabitha była namawiana do tego, by zmieniła zeznania i pomogła udowodnić, że to Lorenz był zabójcą, dzięki czemu sama mogłaby liczyć na ponowne rozpatrzenie sprawy. Dziewczyna jednak odmówiła, podtrzymując swoje początkowe zeznania, że Jankin tylko podwiózł je pod dom Lori. Michelle mściła się za to, sugerując, że Tabitha dopuściła się jeszcze innego morderstwa podczas pobytu na Alasce, którą opuściła w wieku 4 lat. Lorenz cały czas trzyma się swojej pierwotnej wersji, zarzekając się, że nie brał udziału w morderstwie. Prawnicy Michelle wiedzą już, że zeznania pozostałej dwójki w żaden sposób nie poprawiają sytuacji ich klientki. Postanawiają więc złapać się czegoś innego. Powołują ekspertów, którzy spierają się, czy rzeczywiście istnieje taka możliwość, że Lori była w stanie wypowiedzieć imię zabójcy z obficie krwawiącą, głęboką i śmiertelną raną szyi. Sąd dopuszcza też w całości list od Lorenza, który ma formę odpowiedzi na 29 pytań zadanych przez Michelle z komentarzem, że skoro ma wziąć na siebie jego winę, to musi znać na nie odpowiedzi. Sędzia uznaje jednak ten dowód za nieczytelny, mający niewiele sensu i zbyt wiele wymazanych lub przepisanych wierszy. Odnosi się również do innych aspektów, które zadecydowały o uniewinnieniu Michelle w poprzednim procesie, w tym do spodni. Podkreśla, że aby obalić teorię o tym, że dres należał do chłopaka, wystarczy poprosić go, by go zmierzył. Wyraźnie widać, że spodnie są na niego stanowczo za krótkie. Sędzia oddziela też sprawę rzekomego zbiorowego gwałtu na Michelle od sprawy morderstwa Lori. Twierdzi, że nie był on powiązany z tuszowaniem sprawy ani z jej opracowywaniem. Ostatecznie w sierpniu 1998 roku sędzia podtrzymuje pierwotny wyrok skazujący Michelle na dożywocie. Dziewczyna odwołuje się od tej decyzji jeszcze w tym samym roku oraz ponownie w 2003, próbując wnieść sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ale w obu przypadkach wniosek zostaje odrzucony. W 2005 roku Michelle Lambert wyczerpuje możliwości prawne. W 2007 roku Lambert ponownie pojawia się w sądzie, tym razem pozywając zakład karny. Twierdzi, że w 1996 roku została zgwałcona i napadnięta przez pracownika więzienia stanowego. Jej prawnik argumentuje, że instytucja w żaden sposób nie próbowała zapobiec ani powstrzymać napaści, a w związku ze skazaniem kobieta nie ma szans na sprawiedliwy proces. Ostatecznie Michelle przyjmuje ugodę na kwotę 35 tysięcy dolarów, a oskarżony o napaść strażnik zostaje skazany na 3 lata więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 1,5 roku. Lorenz Jankin podejmuje w sumie 3 próby warunkowego wyjścia na wolność. Przy ostatniej otrzymuje zgodę sądu.
od 2003 roku jest na wolności. 22 listopada 2017 roku wyrok Tabity zostaje zmieniony na 28 lat pozbawienia wolności w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego zakazującym kar dożywocia dla nieletnich. W momencie popełnienia zbrodni miała ona bowiem 17 lat. 21 grudnia 2019 roku Tabita otrzymuje zgodę na zwolnienie warunkowe i wychodzi na wolność. Po śmierci córki Hazel Shaw zaangażowała się w działalność na rzecz zaostrzenia przepisów dotyczących prześladowania w Pensylwanii. Sprawa jej córki mocno wpłynęła na ustawodawstwo w tej kwestii i już w 1993 roku nowe przepisy weszły w życie.